Cześć, z tej strony Hans z Dobrych Rzutów. Dzisiaj ze mną jest... Mateusz z Dobrych Rzutów, cześć. Tak, i dzisiaj mamy dla Was materiał, trochę nietypowy, bo materiał o współpracy z wydawnictwem, LM Publishing, ponieważ w ramach rozmów z naszymi znajomymi z grupy kreatywnej uzgodniliśmy, że będziemy mieli szansę współtworzyć system RPG, który aktualnie próbują ufundować. Na platformie wspieram to. Znaczy w sumie już ufundowali, ale próbują uczynić go jak największym i poszerzyć. I dano nam szansę zostać współtwórcami części tego systemu. I chcielibyśmy powiedzieć Wam kilka słów o naszym rozwinięciu do systemu Smoczy Jeźdźcy. Jest w tym momencie szansa, żeby ten nasz pomysł się ufundował i stał częścią gry, więc żeby was tym zainteresować, żeby wam opowiedzieć trochę, co to może być i czy was to może zaciekawić, powiemy o tym parę zdań i zaczniemy od tego, że jak pewnie wiecie lub możecie łatwo sprawdzić, Smoczy Jeźdźcy są grą na mechanice Year Zero Engine, na której jest sporo już RPGów wydanych, głównie przez wydawnictwo Free Aligan ze Szwecji, takie jak między innymi właśnie Mutant Rok Zerowy, Obcy, czy na przykład gra Forbidden Lands. I w tych grach dość często pojawiają się różne tryby rozgrywki, które są nie tyle zmianami w mechanice, co takimi nakładkami na całą strukturę gry, które trochę zmieniają doświadczenie. Takim najbardziej charakterystycznym przykładem są tryby gry w Obcym, który ma tryb filmowy przeznaczony do takich intensywnych jednostrzałów, często z graczami przeciwko sobie, i tryb kampanijny do takiego dłuższego, spokojnego grania. I zaproponowaliśmy LM Publishing stworzenie takiego trybu do Smoczych Jeźdźców, który pozwoli trochę zmodyfikować doświadczenie gry, stworzyć nieco inną ramę do grania w tą samą grę. Czym ona ma się różnić, co ma przynieść, to wam opowiemy za chwilkę dalej. Właśnie, a tryb ten nazwaliśmy roboczo trybem szachownicy, ponieważ on opisuje właśnie, czym on ma być. Ten tryb szachownicy ma przede wszystkim zapewnić procedury dające przejrzystą strukturę do rozgrywania epickich i wielkoskalowych motywów, tak żeby wszyscy grający mogli łatwo wczuć się w istotną dla tego systemu skalę, tak żeby mogli śledzić swój rozwój w świecie, wpływ swoich postaci w świecie, odnajdować jakby jeszcze więcej doniosłości w tych zdarzeniach, które będą ci bohaterowie, które będą kształtować w świecie fikcji. Tak, można powiedzieć, że to jest taki tryb polityczny, przynajmniej w pewnym sensie, i przede wszystkim on będzie adresowany do tych z graczy, którzy lubią korzystać z takich globalnych mechanik, które regulują działanie świata rozgrywki. Więc to będzie z jednej strony pewna struktura dla mistrza gry, który będzie mógł zarządzać settingiem w takim rozumieniu właśnie politycznym, globalnym, całymi krainami, zakonami, a z drugiej strony będzie to struktura, dzięki której gracze będą mogli operować aktywnie na tym poziomie bardziej właśnie globalnym, bardziej całościowo settingowym. To się oczywiście będzie łączyć z takim naturalnym, normalnym, przygodowym trybem gry w Smoczych Jeźdźców, jak to wam zaraz powiemy. Tak, właśnie, ale ponieważ wiele osób gra, powiedzmy tak, przygodowo, gra takie mniejsze formaty, bardziej skoncentrowane na postaciach, na ich flagach, to też te osoby też są adresatami tego trybu, bo on ma tak w prosty sposób i nieobciążający jakby ich pamięci i ich koncentracji pozwolić łatwo śledzić wydarzenia na skali globalnej. Więc zarówno osoby, które już są wkręcone w ten system, jak i osoby, które zastanawiają się, powinny coś w tym trybie znaleźć dla siebie. A przechodząc właśnie do tego, jak wygląda ten świat, znaczy jak będzie wyglądał świat, jeżeli będziemy mieli okazję opisać go w procedurach. Tak. W trybie szachownicy na pewno będzie takie założenie, że
konkretna drużyna smoczych jeźdźców, drużyna rozgrywająca kampanię, bo to jest tryb zakładający granie kampanijne, granie dłuższej formy rozłożonej na wiele sesji, na wiele przygód, że takiej drużynie smoczych jeźdźców, skrzydłu smoczych jeźdźców zostaje przekazany pod opiekę wybrany fragment Imperium, którym mają zarządzać w takim sensie, że mają rozwiązywać tam konflikty, pilnować pewnej stabilności politycznej, reagować na problemy, czy to związane z chimerami, czy to związane z jakimiś właśnie niepokojami, problemami funkcjonowania Imperium. Decyzja wynika z tego, że trudno jest oddać całkowicie globalną skalę w skali całego jakby settingu całej planety, tym bardziej, że zakładamy, że smoczych jeźdźców jest przecież w tym świecie więcej niż tylko drużyna bohaterów graczy, ale jednocześnie będzie to fragment na tyle duży, żeby ten tryb szachownicy wspierał poczucie pewnej bardzo dużej odpowiedzialności za losy całych krain, milionów ludzi, którzy w nich żyją i tak dalej. Tak, a ta odpowiedzialność będzie tym większa, że w trybie szachownicy istotnym założeniem będzie to, że prowincje, z których będą pochodzić bohaterowie graczy, będą ujęte w tej przestrzeni, która będzie oddana pod ich opiekę. Takie będzie założenie modelowe, tak żeby rodzić dodatkowe napięcia, czasami sympatii, czasami animozji z miejscem swojego pochodzenia. I ta przestrzeń będzie poza tym wypełniona dodatkowymi, innymi, powiedzmy, nazwijmy je neutralnymi prowincjami, czy innymi frakcjami, które będą miały szczególne znaczenie dla działalności bohaterów graczy. Tak, z tego co już wiemy od LM Publishing, smoczy jeźdźcy będą zawierać generatory krain, więc ten tryb szachownicy będzie z nich gęsto korzystał, nadając właśnie pewne uspójniające założenie dla tego procesu budowania startowego settingu. I poza tą krainą, poza tymi krainami bohaterów graczy i poza innymi krainami, w tym tyglu, który się wytworzy, który się wypracuje na początku kampanii, będzie dochodzić do różnych starć interesów, bo oczywiście bez tego nie byłoby interesująco. Będą to starcia pomiędzy miejscowymi, na przykład ludnością konkretnych prowincji, ale też można władcami czy elitą władzy w danej krainie. No i oczywiście creme de la creme polityki w świecie smoczych jeźdźców, w świecie stworzonym przez skałę, czyli zakony, różnego rodzaju zakony mające różne kolory i różne sfery odpowiedzialności w Imperium, które teoretycznie służą świątyni Aslauga, ale jak wiemy, mają swoje różne osobne interesy, niekoniecznie takie, z którymi skrzydł bohaterów graczy będzie po drodze. Tak. I w tej całej sieci relacji między tymi frakcjami będą musieli odnaleźć się bohaterowie graczy, ale ponieważ są smoczymi jeźdźcami, to nie będą startować z poziomu pionków, tylko od razu z poziomu pełnoprawnych graczy, którzy również będą mogli wykorzystywać te wszystkie sytuacje, wykorzystywać możliwości poszczególnych frakcji, będą mogli rozgrywać je przeciwko sobie, zapewniać sobie ich wsparcie, tak żeby te ich działania zyskiwały właśnie tą doniosłość i wpływ na życie mieszkańców ogromnych połaci, terenów Imperium. No i oczywiście poza operowaniem pomiędzy celami innych, sprawami innych, poza zarządzaniem całą tą polityką frakcyjną, bohaterowie graczy będą też mieli w tym świecie swoje własne cele wieloskalowe, które będą mieli szansę realizować właśnie w tej dużej skali, właśnie poprzez naginanie do swojej woli tych wszystkich złożonych mechanizmów. Naginanie, które oczywiście będzie trudne, będzie wymagało trudnych decyzji, bycia w kilku miejscach naraz, mówiąc tak metaforycznie, i ogarniania bardzo wielu spraw, bo smoczy jeździec może jeździć na smoku i mieć przyjaciół innych smoczych jeźdźców, ale w skali całego świata, w skali tak dużych splotów interesów i tak potężnych konfliktów, nawet on, jeśli chce osiągnąć to, co sobie zamarzył, to musi być uważny, musi być aktywny i musi być przebiegły często, więc te wszystkie cele i tą pajęczynę frakcyjną będą właśnie przecinać cele bohaterów graczy, które oczywiście mogą też być
w ramach drużyny, w ramach skrzydła, w pewnym wewnętrznym napięciu. Tak, i realizacja tych celów też będzie znajdowała pewną drogę mechaniczną, ponieważ będziemy chcieli czy też wykorzystać jedną z istniejących mechanik, czy też stworzyć nową mechanikę, która będzie przede wszystkim koncentrować się właśnie na tym wpływie rozumianym jako wpływ polityczny, taki trochę wpływ moralny, może religijny, w każdym razie taki to, co roznosi się jakby wpływ wielkich nad maluczkimi, które smoczy jeźdźcy będą mogli wykorzystać do realizacji swoich celów, ale też do bardzo dynamicznego, wielkoskalowego wpływania na fikcję, zmieniania losów miast, zmieniania losów bitew, zmieniania układu sił, również właśnie w przypadku rzutu kością, albo w przypadku przywołania bardzo potężnych sojuszników, tak żeby również mistrz gry musiał mieć pewien respekt do bohaterów graczy, jako wyposażonych w dużą siłę. Tak. I w pewnym sensie w takiej właśnie kampanijnej skali władających własnym losem, chociaż ten tryb będzie zakładał, że do takiego jakby kiełznania własnego losu trzeba będzie się przyłożyć. Poza tym wszystkim tryb szachownicy zakłada też losowe generowanie różnego rodzaju wyzwań dla smoczych jeźdźców, ale też mechanikę akcji, która będzie zmuszała do dokonywania decyzji, na jakich problemach się skupić, a więc jak to zwykle bywa, kiedy ma się dużą odpowiedzialność za spory obszar świata i mnóstwo różnych spraw, to tu, to tam co chwilę będą pojawiały się jakieś kryzysy. Często te kryzysy będą wywołane lub zaogniane, czy to bezczynnością, czy to takimi, a nie innymi działaniami smoczych jeźdźców, niekoniecznie błędami. Czasami nie da się uniknąć konfliktu z kimś, ale wpływ, decyzje graczy będą miały wpływ na to, jakie zdarzenia będą się działy w świecie, ale do pewnego stopnia będzie on też generowany losowo, także również mistrz gry w takim trybie szachownicy będzie mógł być zaskakiwany tym, w jaką stronę świat się rozwija i tym, jakie stawia decyzje przed bohaterami graczy. Wspomniałbym jeszcze, już powoli zmierzamy do końca, że tryb szachownicy nie będzie zupełnie innym rodzajem rozgrywki. To jest raczej pewien model do podejmowania tych dużych decyzji w wielkiej skali i przekazywania konsekwencji przygód czy konkretnych właśnie scenariuszy czy zdarzeń na ten duży obraz. Natomiast oczywiście konkretne kryzysy, konkretne wydarzenia, miejsca, do których smoczyści się udadzą, żeby rozwiązać dany problem, będą rozgrywane jak normalne sesje, na normalnych zasadach gry smoczyjeźdźcy, więc jeśli ktoś mógłby wywnioskować, nie znając na przykład takich trybów z podobnych gier, gdzie one się pojawiają, że to jest zupełnie inna gra, w której gra się tylko w tej skali strategicznej, to tak nie będzie. To raczej jest ta skala strategiczna, ta skala globalna ma tworzyć pewien impuls do tego, co dzieje się w świecie, ale już rozwiązywanie konkretnych kryzysów, przybywanie w konkretne miejsca, czy walka z konkretnymi potworami, to wszystko będzie się działo na normalnych sesjach RPG-owych, gdzie będziemy obserwować epickie zmagania smoczych jeźdźców z bliska. Tak, chociaż wszystko zależy od kultury grania. Jeżeli są tacy, którzy będą chcieli spędzać nad mapą, analizując, debatując długie część sesji, również odnajdą się w tej sytuacji i w tym trybie. I chyba jeszcze, cóż, uczynimy też, możemy powiedzieć, że chcemy uczynić epickim też czas, który tu będzie. Skalę działania również poprzez okres wyrazić, nie wiem, długość podróży smoczego jeźdźca, przelotu z jednego miejsca do drugiego, pokazać wielkość świata i wszystkie te rzeczy, tak żeby dodatkowo móc wyczuwać tą epicką skalę, która w tej grze jest i którą granie tego typu bohaterem najmocniej ewokuje. I cóż, jeszcze jedno pytanie będę miał do ciebie, Mateuszu. Jaki z tych elementów jest dla ciebie najbardziej interesujący do zaprojektowania? Dla mnie chyba najbardziej interesujące będzie to, jak wprzęgnąć skutki decyzji graczy w system generowania zdarzeń i kryzysów, tak żeby on z jednej strony był losowy i zaskakujący, ale z drugiej strony dorzucał do puli
jakby zdarzeń, właśnie kryzysów, problemów, bezpośrednie skutki działań graczy. Tak, żeby mieli poczucie, że świat z jednej strony kręci się sam i nawet tak potężni możnowładcy jak smoczy jeźdźcy nie mają na to do końca wpływu, ale z drugiej strony ich decyzje i ich posunięcia, zwycięstwa, błędy, porażki będą się w tym świecie odbijać i do tej toczącej się kuli dokładać swoje rzeczy. Nie będzie to łatwe, ale na szczęście gry RPG od pewnego czasu rozwijają się, jeśli chodzi o takie procedury, bardzo, bardzo ciekawie, więc będziemy się inspirować dobrymi rzeczami, szukać fajnych rozwiązań i wierzę, że ten element się uda zrobić ekscytująco. A jak u ciebie? Co ciebie najbardziej jara? Mi najbardziej podoba się, ja zawsze lubię mechaniki frakcji i sądzę, że stworzenie takiego stanu, gdzie będziemy mieli jednocześnie zakony, a jednocześnie będziemy mieli lokalne interesy, to będzie bardzo ciekawe, dlatego że struktura frakcji, która daje szansę to założenie zrealizować, ona jest zarówno jakby pionowa, ale również jest pozioma. Będzie rozciągać się na całą krainę, a równocześnie na poszczególne prowincje. I sądzę, że zaprojektowanie tego z systemem fajnej, początkowej dynamiki, tak żeby bohaterowie graczy wchodzili już w problem, który jest, to będzie ciekawe wyzwanie, ale też umieści od razu, że tak powiem, w środku sprawy całą sytuację i pozwoli na stworzenie bardzo dobrej dynamiki dla ewentualnych kampanii. Ale tak, żebyśmy mogli te nasze marzenia zrealizować, no jest potrzebne wsparcie, więc tego, dla tego systemu nie będziemy tego ukrywać. Informacje, co jest potrzebne, są na stronie zbiórki i tam byśmy odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Tak, dzięki uprzejmości LM Publishing, które jak widać wierzy w ten nasz tryb szachownicy, bardzo niewiele brakuje, żeby on nie tylko zaistniał, ale też pojawił się jako część podręcznika. Więc zachęcamy do tego, żeby na smoczy jeźdźców rzucić okiem, zachęcamy do zainteresowania się tym trybem i tych z was, którzy już są smoczymi jeźdźcami zainteresowani, ale też tych z was, którzy może z jakiegoś powodu dotąd sytuowali tą grę gdzieś w sferze niekoniecznie dla mnie, zerknęli na te nasze pomysły, bo może się okazać, że dla części osób lubiących takie bardzo otwarte, sandboxowe granie, to może być coś interesującego, coś, co ich do smoczych jeźdźców zachęci, a warto się dać zachęcić, bo to będzie fajna gra. Może jeszcze zupełnie kończąc, bo wszystkie informacje dotyczące wspieram to znajdziecie w linkach, które wrzucimy pod filmikiem. Po pierwsze, zachęcamy do tego, żebyście nas na przykład szukali na Discordzie dobrych rzutów, gdzie przesiadujemy i pytali nas o wszystkie rzeczy związane z tym projektem. My jesteśmy dość łatwo dostępni w internecie, więc nie będzie problemu, jeśli chcecie nas o coś zapytać. Oczywiście w komentarzach pod tym filmikiem też możecie pytać. Ja bym może jeszcze zrobił taką dobrą praktykę, którą zresztą chyba zrobiło LM Publishing w poście. Dla tych z was, którzy jeszcze ciągle mają dużo pytań albo się interesują designem gier i nie są do końca przekonani, może warto wymienić kilka inspiracji, które mamy już na celowniku, bo takich rzeczy nigdy nie robi się w próżni, więc powiedzmy, że każdy niech powie po jednej głównej inspiracji, jaka gdzieś nam będzie przyświecać, chociaż rzeczywiście mogą pojawić się nowe, ba, jeżeli znacie jakieś fajne struktury do takiego wieloskalowego zarządzania światem, to dawajcie, bo dużo pomysłów mamy już gotowych, ale zawsze jest miejsce na poprawki. Dokładnie. To cóż, to ja powiem pierwszy. Powiedziałem, że frakcje, więc powiem Ostrza w mroku. Elegancki system, dobry punkt wyjścia. Inny niż to, co zakładam, ale inspirujący i pokazujący jakby kierunek designu dobrej polityki w RPG, jaką możemy wdrożyć tak, żeby nie przytłoczyć tym graczy. Zgadzam się absolutnie z tym wyborem. Ja chyba wskazałbym na Mouse Ritera, grę zupełnie odwrotną, jeśli chodzi o skalę bliskości, bo zamiast jeźdźców na smokach mamy małe myszki przemykające się w trawie i próbujące przetrwać w trudnym świecie, ale Mouse Ritter ma ciekawą, prostą, a jednocześnie ewokatywną mechanikę zarządzania celami frakcji, więc myślę, że też będziemy tam czasem zaglądać podczas naszych prac, prób i testów. I co?
Lądujemy, jak smoczy jeźdźcy. Pomóżcie nam spełnić ten plan. Będzie fajnie. Będzie fajnie, będziemy też to pewnie grać, będziemy testować, będziemy opowiadać, będziemy się jarać, kiedy to się ukaże. Cóż więcej dodać? Tak. No cóż, jeszcze możemy dodać, jeżeli chcecie zobaczyć coś o designie, analizę RPG, no to zapraszamy też na kanał Dobrych Rzutów. Do tak zobaczenia jest. Innych materiałów. Tak jest. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, trafiliście tu przez Smoczych Jeźdźców, to super, zapraszamy głębiej. Ale nie obiecujemy, że wasze życie się nie zmieni na ani lepsze, ani gorsze, na dziwniejsze się zmieni. Ale to jeszcze nikt nigdy cię nie ustrzykł takiej przestrogi, więc myślę, że zadziała. Trzymajcie się. Cześć.